Drodzy panowie, w sprawie księżniczek chciałbym was poinformować, że wielu z nas, prawdziwych mężczyzn, marzy o prawdziwej księżniczce. Natomiast mało kto ma wystarczającą ilość wyobraźni, żeby sobie wyobrazić nie tylko jak taka księżniczka wygląda, ale ile potrzebuje zachodu ze strony partnera, czyli księcia, żeby była zadowolona, radosna, uśmiechnięta, szczęśliwa i żeby miała wszystko, czego jej potrzeba. Bo księżniczka jest zadowolona tylko wtedy, kiedy ma wszystko, czego jej potrzeba. Jak księżniczka czegoś brakuje lub ma za dużo, na przykład o jedno ziarnko grochu, to wtedy się okazuje, że jest maleńki problem do rozwiązania. I tych maleńkich problemów do rozwiązania z księżniczką czasami bywa dość dużo. I panowie, chciałbym, żebyście się zastanowili, zanim zakochacie się po uszy w księżniczce, czy rzeczywiście to jest to, o czym wy naprawdę marzycie. Gdyż z księżniczką nie liczy, drogi oglądaczu, na coś takiego jak równouprawnienie, bo to, że masz za partnerkę księżniczkę, to nie znaczy, że ty od razu stajesz się księciem. Poza tym, jeżeli liczysz na równouprawnienie, to znaczy ty masz prawo do tego, żeby zarabiać pieniążki, natomiast księżniczka ma prawo je wydawać. Jeżeli ci się wydaje, że jest odwrotnie, to się głęboko i grubo mylisz. Dlatego, kochany, pamiętaj, jeżeli chcesz być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, który ma księżniczkę, który na własność ma księżniczkę, to chcę, żebyś był tym najszczęśliwszym człowiekiem, ale żebyś był przygotowany do tego, że to nie jest tak, jak ty sobie wyobrażasz. Księżniczka to jest z krwi i kości księżniczka, a nie tylko zdjęcie Grace Kelly.